Rap zajawką z lat. Cześć, nazywam się Martyna Rap. Zapraszam na drugi odcinek Raptownych Poranków w Tuanie. A dzisiaj głównie ćwiczenia na mięśnie pośladkowe. Oczywiście nogi, brzuch, grzbiet i ramiona również będą pracować, dlatego że jestem za tym, żeby jednak ruch był złożony. Wypady. Wypady są proste. Robimy wypady raz na jedną, raz na drugą stronę. To wszyscy na pewno znają. Ale musicie pamiętać, że trzeba zwrócić uwagę na to, żeby kolano nie przechodziło do przodu, było cały czas w jednej linii ze stopami, zarówno tylną, jak i przednią nogą. Ciężar był mocno osadzony na pięcie, a z tyłu pięta ładnie się odrywała i zachowujemy kąt prosty. Czyli w momencie wypadu starajcie się, żeby kolano i głowa tworzyły jedną linię, pion. Mniej więcej są zachowane kąty proste. Żeby uruchomić mięśnie brzucha oraz obręcz barkową, dodamy skręt do nogi, która idzie do przodu, do biodra, które idzie do przodu, które jest z przodu. I na zmianę. Proponuję 20 razy wypady na jedną i drugą stronę, czyli w sumie 10 na nogę. Na zmianę z drugim ćwiczeniem, które znów jest ćwiczeniem złożonym, pod przodem ze wznosem nóg w górę. Tu na pewno odczujecie pośladki. Łatwiejsza wersja jest na przedramionach, trudniejsza wersja jest na dłoniach. Dużo ludzi narzeka na bóle nadgarstków, więc proponuję początkowo na przedramionach. Poza tym całe ciało jest stabilniejsze. Na zmianę wznosy nóg 20 razy, czyli 10 na jedną stronę. Powtórzcie te ćwiczenia po 20 razy, czyli wypadów 10 na jedną stronę na zmianę, będzie razem 20. I to samo w podporze przodem, 20 powtórzeń, czyli 10 na jedną stronę, ale wszystko razy 3, w dosyć szybkim tempie. I pamiętajcie o technice, ona jest bardzo ważna. Do zobaczenia.